Na kogo patrzysz? Kim się inspirujesz? Obok siebie masz zawsze w jakichś ważnych sprawach dwa rodzaje ludzi. Takich, którzy są rozważni, którzy szukają sposobów, jak dojść do upragnionego celu, i masz lekkomyślnych, którzy mówią, jakoś to będzie. Albo też takich, którzy jakby w ogóle już porzucili swoje pragnienia. Na kogo patrzysz? Jeśli będziesz podłączać się do tej grupy lekkoduchów, to staniesz się jak oni. Jeśli będziesz wpatrywać się, jeśli będziesz przyglądać się, jak oni myślą i co robią, ci roztropni i zdeterminowani, to ta dobra energia ich myślenia i działania również stanie się twoim udziałem.